Od kilku lat radni gminy Piecki decydują o przekazaniu każdemu sołectwu pieniędzy w ramach tak zwanego Funduszu Sołeckiego. Środki mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców gminy. Fundusz Sołecki to środki z budżetu gminy, a na co zostaną one przeznaczone, to decydują mieszkańcy, głosując na zebraniu wiejskim. Aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane, muszą spełniać trzy warunki takie. Służyć poprawie życia mieszkańców, należeć do zadań własnych gminy oraz być zgodne ze strategią rozwoju gminy. Mieszkańcy sołectwa Piecki zdecydowali, że środki z trzech ostatnich funduszy pójdą na poprawę bezpieczeństwa użytkowników lokalnych dróg. Nasi mieszkańcy już w 2015 roku zapoczątkowali, jak się okazało, takie długie przedsięwzięcie. Zatem zakupione zostały lampy w 2015 roku, 25 sztuk lamp LED-owych. W 2016 roku zostało wykonany projekt oświetlenia dla ulicy Przemysłowej i częściowo ulicy Nowej. W 2017 była kontynuacja wykonania oświetlenia drogowego ulicy Nowej i ulicy Przemysłowej. Sołectwo Cieszpięty za pieniądze z Funduszu Sołeckiego postanowiło uatrakcyjnić wioskę i przeprowadziło inwestycje związane z turystyką i wypoczynkiem. Tak jak mamy właśnie ten pomost zrobiony, to dzięki temu funduszowi to poszły dwa fundusze sołeckie i mamy fajny pomost, mamy fajną plażę i jest wiatka zrobiona, która na drugi rok będzie wykończona. Tam poszły też dwa fundusze sołeckie, gdzie wioska będzie miała się gdzie spotykać. Na placu zabaw fajna wiatka, taka niby to świetlica. Fundusz Sołecki to spory system wsparcia inicjatyw lokalnych, podkreślają sołtysi i dodają, że jest potrzebny w każdej gminie. Żeby nie było też tego funduszu, no to byśmy nic nie zrobili, tak? Bo jakąś ławeczkę można samemu zrobić, tak? Jakąś taką wiatkę właśnie jak tutaj stoi, też można zrobić samemu. A już większość wkładu to ludzie nie dadzą. Trochę ludzie dadzą swojej roboty i coś od siebie, ale jak jest fundusz, to można zaplanować. Ludzie chętnie się gromadzą. Myślę, że dobrze, że jest taki fundusz sołecki. Wtedy mieszkańcy mają taką możliwość, żeby zadecydować i sami wybrać, co jest ważniejsze, a co mniej ważne. Nie tylko licząc na to, co tak odgórnie jest robione, tak? Wykonane. O tym, czy w gminie zostanie wyodrębniony fundusz sołecki, decyduje Rada Gminy. Musi to zrobić do 31 marca każdego roku. Podjęta w tym terminie uchwała dotyczy kolejnego roku kalendarzowego. Jeżeli Rada Gminy nie zamierza wyodrębnić z budżetu Funduszu Sołeckiego na kolejny rok, musi podjąć również do 31 marca uchwałę o jego niewyodrębnieniu.